Co gdyby się okazało, że ta góra, którą właśnie widzicie, to tak naprawdę baza widza i to całkiem nieźle ukryta. Prawdopodobnie oznacza to jedno. Oznacza to mniej więcej tyle, że ten widz dzisiaj będzie trollowany, ponieważ przyjdzie do niego, jak widzicie, cowboy. Cowboy jeszcze bez kapelusza i razem odkryją skarby. Co się stanie dalej? Tego nie wie nikt, bo te trolle są dziwne. Wy zostawcie łapkę w górę na starcie. Jak ten film dobije 10 tysięcy łapek w górę do 20, to wybiorę spośród waszych komentarzy jeden, który będzie mówił o trolu, jaki mam zrobić. I zrobię tego trola. Więc zostawcie łapkę w górę już teraz. I bawcie się dobrze i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie, nie żeby coś. Czy ja powinienem już do niego teraz przychodzić? Chyba nie. Na początku myślę, że warto by było jakąś historię backgroundową zrobić. Że na przykład tutaj gdzieś, tam jest jego baza, a tutaj będzie moja. Więc wezmę sobie troszeczkę drewna. Powiedzmy takie drewno w połączeniu z takim. Czy to będzie jakoś wyglądać? Wygląda to okropnie, no ale cóż. Jesteśmy tylko kowbojami, a nie mistrzami inżynierii. Zbudujemy coś naprawdę małego. Coś tak naprawdę wyglądającego jak domek villagera. I od razu zrobimy sobie gdzieś tutaj pastwisko krów, tak? Krów, tak. Pastwisko krów zrobimy. No bo kowboj to taki troszeczkę, można powiedzieć, starożytny rolnik. No może nie do końca starożytny. Na pewno jeżeli chodzi o filmy, to zawsze mi się to kojarzyło z jakimiś, nie wiem, przekrętami, z grubym hajcem i z ładunkami wybuchowymi. Nie wiem, jaki zrobić dach, więc zrobię może jakiś taki, jaki nieraz już widziałem na ekstremie. Czyli po prostu półpłytki jakieś tam. Tutaj dorobimy sobie kobla i proszę bardzo, mamy domek villagera, tylko że troszeczkę innym dachem. Dorobimy też drzwi na przykład sprusowe. No i trzeba by było zrobić dużą farmę. Dużą zagrodę, a nie farmę, krów. Więc ja myślę, że nasza zagroda może być takiej wielkości. Zaznaczyłem sobie to teraz i teraz walls. O, a fence. O, okej. Okay. Zespawnujemy tutaj krowy. To będzie nasza farma krów, to którą będziemy dbać jako cowboy. Dorobimy okna, no bo standardowo do domu przecież nie może nikt wejść oknem. Weźmiemy sobie tylko crafting i furnace'a i tak naprawdę kichać się skrzynki. Tutaj będzie tak i tutaj będzie tak. No i proszę pana, jest git. Ale żeśmy mieli jakikolwiek dialog z tym tutaj oto panem, który co robi? Co tu się stało? Czy to jest jakiś kamuflaż? Okej, nieważne. Ważne jest to, że w tym miejscu właśnie tutaj będę chciał znaleźć skarb. Więc zrobimy tak, że tutaj zrobię sobie set 0 i mamy taką dziurę. Teraz możemy ją na zmianę zrobić, powiedzmy, coś takiego, że odtąd dotąd będzie dużo diamentów, okej? Okay? Czyli zrobimy sobie set 1 i diamond ore, okej? Okay, tak, żeby było akurat pół na pół. No i teraz chcą nam tylko przysypać to piaskiem. Więc zaznaczyłem sobie obydwie strefy, set sand i proszę bardzo, jak gdyby nigdy nic. Teraz zrobimy tutaj taki typowy krzyżyk, który będzie wskazywał miejsce skarbu i to będzie coś takiego. Musimy mieć też mapę. Mapę, która by nam pokazała, gdzie ten skarb jest. O, dobra. Tutaj idealnie widać ten iksik. On tutaj chodzi wokół domu. On, ja na początku myślałem, że chce się tutaj zakamuflować w tej górze, ale widać, on chce ją chyba całą ztransformować. Co jeszcze jest ważne, jeżeli jesteśmy kowbojem, na pewno czapka kowbojska, co nie? Więc weźmiemy sobie leather cap, założymy na głowę i teraz wyglądam jak kowboj? No, powiedzmy, nie do końca ta czapka wygląda jak kowbojska, ale lepsza taka niż żadna, dobrze? Weźmy sobie oczywiście jakiegoś konia, a to jest lederowy armor na koniec? Co? Dobra, spróbujmy go teraz oswoić. Powiem to, że on za bardzo nie chce. Nie wiem, czy ja powinienem mieć czarnego konia. Czarny koń mi się kojarzy z czarnym kotem, a czarny kot nigdy nie wróży szczęścia. Przynajmniej tak mówią. A skoro tak mówią ludzie, to muszę w to wierzyć. O, i udało się. Jak będziesz z tym wyglądał, koniku? Ej! Wygląda w tym naprawdę szczosowo. Nie wiem, czy ja przegapiłem jakieś tą lederową zbroję, czy to przez mojego teksturpaka, ale to wygląda naprawdę dziwnie. Naprawdę dziwnie. Musimy mieć jeszcze jakieś mięso. Prawdziwe kowboje jedzą, no na pewno nie ryby, bo oni chyba żyją na suchych terenach. Ale dobra, no mogą być równie dobrze ryby, no. Możemy jeść ryby, czemu nie? Wyłączyłem sobie giema, dalej mam vanisha, aczkolwiek mam mało życia, bo wcześniej jak sobie włączyłem survivala, to prawie mnie moby zabiły. No i dobra, więc co? Jeszcze by się przydało... Aha, no tak, to jest mega ciemno, zapomniałem o tym. To przydałoby się to rozjaśnić troszeczkę, bo nie wiem, kiedy z tym widzem tutaj przyjdziemy. Teraz mamy noc, więc prawdopodobnie możemy przyjść tutaj równie dobrze w nocy. Zrobimy to tak, tak, tutaj sobie tak pooświetlamy. No i wygląda, jakby to wszystko miało być nawet w miarę przemyślane. No i jeszcze tylko wejść do tych krówek nieszczęsnych, bo nie wiem potem jak to wytłumaczyć, że mam krowę, a nie mam wejścia do nich. Właśnie, jeszcze musimy mieć TNT, tak, to jest ważne. I czy coś jeszcze by nam się tutaj przydało? Może ewentualnie kilof, ale to nie diamentowy, tylko żelazny i łopata. No i cóż, możemy chyba się wybrać do naszego widza. Wsiadam na mojego konia i jadę. Zaraz, panie koniu, czemu pan... Aha, bo nie ma siodła, no tak, przecież widzę, że masz siodło. Ach, ta logika Minecrafta, że jakiś zombiak chce mnie zabić. Ja tutaj robię trolla, muszę na zombiakach się skupić.
skupiać? Halo! Czy zawsze musi być noc? Dobra, nieważne. GM1? Seed? Nie, nie seed. Muszę sobie wziąć siodło. Ale jak to siodło się nazywało? To jest teraz moja największa bolączka. O, mam sadyl. No tak, przecież, że sadyl. Wbijamy sobie na konia. O nie, tu jest szkielet. Naprawdę, że ty... mojego konia bijesz! Ty kostku! Dobra, nieważne, koniu. Mam coś dla ciebie i to jest to, czego chciałeś. Więc w końcu masz siodło. Znaczy, wcześniej też miałeś, ale widocznie za twarde. I jedziemy sobie. O nie, tutaj więcej mobów. Coś mi mówi, że one mogą zepsuć moje plany odnośnie spoko wejścia tutaj do niego. Ale dobra, już jestem pod bazą. Nie widzę go, mam nadzieję tylko, że... Ej, teraz się coś pali. Ej, tutaj się wziął netherrack palący? Ej, czekajcie, bo on prowadzi do... Ej, ej, zaraz, zaraz, zaraz. Nie, creeper, o nie, mój koń. Co się dzieje? On już to wykopuje. Ej, o co chodzi? O co chodzi? Ja to miałem wykopać. Hej, ty. O, patrzysz na mnie. To twoje? Tak, to mój skarb, po który przyszedłem. Ups, jak to ups? Franek to frajer. Franek to frajer? Czy to jest nikt naprawdę? Ej, on tutaj to rozkopuje. Duży jest, ciągle kopie. Chodź do góry, bo to wysadzam. Ej, naprawdę, bo tutaj będę TNT wysadzał. Co, co się, co to było? A nie, dobra, on żyje. Ej, ale jest jakiś w miarę peaceful. Jakby on chyba... Tu był czerwony X. Tak, tutaj miałem wysadzić ładunki. I kopałem w dół. Czemu on mnie podpala? Nie podpalaj, bo cię zabiję. O co chodzi? Tu mam netherraka w ogóle. Czy on uciekł? Chodź tu. O nie, on już uciekł za daleko. Co on robi? Czemu on ucieka? On się przede mną? Ja tylko powiedziałem, że moich diaksów. Hej ty, co robisz z moimi diamentami? O nie, on sobie ubrał całą zbroję diamentową. Ej, co mam teraz zrobić? Ej, co mam teraz zrobić? O co chodzi? Moje diamenty. To ci nie pokażę, gdzie jest więcej. O, stanął, już chyba biegł mnie zabić. Pokażę ci, ale najpierw wydobądźmy tamte do końca. Ok, napisał tok. Dobra, to pójdziemy z nim teraz tam. Muszę to ładunkiem zrobić. Nie wiem, czy on czai. A masz coś do jedzenia? Dam mu te rote flesze. Jakby niech ma. Dobra, teraz nic nie podpalaj lepiej. Trzyma tam piórko, dobra. Więc tutaj wszystko to, co on wydrążył. Co robisz? O nie, dzwoni do mnie. O nie, montażysta. Wysadzamy tutaj dalej. Znaczy wysadzamy, wypełniamy może bardziej dalej. Czy on tutaj dalej, gdzie on poszedł? Co jest? Nie wiem o CB. Ale, gdzie jesteś? Ej, jego tutaj w ogóle nie ma, czy on poszedł do domu? Tutaj napiszę, ej, jego dalej nie ma. Gdzie on poszedł? Brzydna jego część z tym ładunkiem, no bo nie po to wysadzam, żeby jakby, żeby on tego nie widział. O, chodź, robimy to. O, jesteś, tak, ja jestem, to on się zgubił. Powinniśmy chyba tutaj troszkę redstone'a doprowadzić, tak mi się wydaje. Szukałem się? Co? Co? Dobra, nieważne. Uwaga, wysadzam to. Odsuń się, no mam nadzieję, że się wystarczająco dużo odsunie, bo to jest naprawdę dużo. No dużo, dużo, dużo tego to jest pod tym. Dobra, więc uwaga, robimy to. To wybucha? Tak, wybucha, wow, to wpadł. Okej. O, żyje, żyje. Czy on teraz chodzi i zbiera diamenty, które ja sobie właśnie rozwaliłem? Ile mam diamentów? Dwa? Czy ja straciłem całą resztę diamentów, czy tylko mi się wydaje? Ale gówno, czemu mam dwa diamenty? I uśmieszek? Tak jakbym wcale nie widział, że więcej straciłem. Dużo było ich tu, a nie ma nic, jesteś idiotą. Aha, nie wiem, czy wiesz. O kurczę, on mi ucieka. No co za uparciuch, jak on biega w prawo i w lewo. Nie wiem, czy wiesz, ale mieszkałem obok od dawna. To jest właśnie myśl, którą chciałbym mu przekazać. Ej, czemu sobie ciemno zrobiło w ogóle? Ja zauważam czasem, że na ej, ała, idź stąd. Ej, ale dlaczego? Ja musiałem moją bazę pokazać. Dzięki, mnie masz diamenty, a mnie tak traktujesz? Ej, naprawdę, nie czaję jakby OCB. Co on robi? Po co mu to? Wejdź albo idź. Dobra, wchodzę. Wszedłem. Tylko, że jakby ten jego domek, no tak przytulnie. A czy on ma miniaturową farmę? Kur, co on robi? Ej, co on robi? Okej, słuchajcie, ja mam pomysła. O nie, zrobię ze spektatora w momencie, kiedy on wszedł do domu, już mnie... On tu mojego konia zakopał. On widział, że ja tam wchodzę do domu, a teraz nagle będę nad nim. Nie, ja tu wchodzę z powrotem. Spróbuję go prowadzić, że cały czas tutaj byłem. O nie. O, stanął. Co robisz? Kazałeś mi wejść. Jakby ja to jestem tylko na jego życzenie. No to wychodzisz. To wychodzę. Co jest? Stój. Czemu? Czemu on ma tą siekierę w ręce? Co jest? Czy jestem prawowitym kowbojem? Wiem, czego szukasz. Skarbów. Czy jemu chodzi o to, że ma mojego konia? Myślałem, nie patrzy. Konia zabiłeś wybuchem, debilu. Co? Co? Czy on mi chce wmówić,
mówić, że zabiłem mojego konia. Ja jestem niewidzialny w ogóle. Znaczy, jestem widzialny, ale mi się coś zepsuło, bo by inaczej tutaj pisało, że jestem niewidzialny. Jak on mi to wytłumaczę? Jakiego? Jakiego konia? Czy on naprawdę będzie brał w to, że ja sam sobie konia zabiłem? I stoimy na tym koniu, on jest przecież pod nami. Przecież go nawet słychać w Minecraftie, jeśli ma dźwięki odpalone. Jesteś idiotą, skończym, idź stąd. A oddasz mi mojego konia, na którym stoimy aktualnie? Masz to i wypacz, on mi rzucił diamenta jednego? Jednego diaksa mi dał? Ostatnie ostrzeżenie. A co z tym koniem? Ej, bo on mnie zaraz zabije! O nie, ja! Skubam, że tylko dwa serca zostały! Ej, mosu ma tą siekierę, o nie. Czy ja przed nim będę musiał uciekać aż do mojego domu? Stój! O nie, przecież on mnie zabije na hita. O nie, jest tylko mojego domu! Twoje? Jak widać? O, nagle przestał się śmieć zabić. Dobra, muszę się zregenerować szybko, bo chłop jest nienormalny. Kilka razy prawie mnie zabił. Franek to frajer. Czekaj. Na co mam czekać? Co on robi? On wchodzi do mojego domu. Dobra, tutaj nie ma żadnych skrzynek, więc nic nie ma co sprawdzić. Masz siano? Nie mam siana w sumie. Aha, no tak, bo ja potrzebuję siana do rozmnażania tych krów. Co ja mam mu teraz odpowiedzieć na to, że nie mam siana? A gdzie masz farmę? Tutaj! Tutaj mam farmę. Jakby to nie jest w ogóle pytanie chyba, jakie on mi zada, ale siana. Po co? O nie, on się rozgląda. Potrzebuję. Mam ryby tylko. To znaczy, zostały w moim, albo nie. O nie, ja je trzymam w ręce. A to krowy idą za rybą? Tak, ale mam ryby w koniu koło twojego domu. Jakby ja nie będę udawał, że nie wiem, że on tam jest. Kończony idioto, zabiłeś go. Zakład? No i co teraz? Ej, o nie! Ej, znowu mam już 3 serca. Ej, co jest? Nie, no dobra, mam 5 tak naprawdę. Ale kurde, grubo. On mi zabija moje krowy! Moje krowy, świnio! Czy on je chce podpalać, żeby już wypieczone... Zostaw je! Ej, dobra, czy my powinniśmy skorzystać z tego zamieszania i pójść po naszego konia? Możliwe, że tak. Nie masz nic do gadania, bo mogę cię zabić. Okej, to niech on się tam pobawi z tymi krowami. Ja zrobię może tak, że teraz pójdę po tego konia, uratuję go i nim odjadę. I jak on wróci, to zobaczy, że nie ma już konia i potem do niego przyjadę jakiś mega opancerzony i powiem, że go wyzywam na pojedynek, który tak się chce bawić. O nie, ten koń! Tutaj jest jakby... Nie mogę... O, mogę już stąd uciec? Dobra, nie ma go? Nie ma go, nice. On nas pożegnał tekstem, że nie mamy prawa głosu, bo co? Jak nie masz nic do gadania, bo mogę cię zabić. Okej, to było całkiem stanowcze. Teraz wydaje mi się, że powinniśmy zamienić całe nasze EQ na całe diamentowe EQ. Wezmę sobie jeszcze złote jabłka, ale tak wiecie, na fulla. I damy od razu diamentowy armor na naszego konia, który do tej pory był, lederowy. I teraz jest git. Wyłączamy giema. Ej, co jest? Jakby jadłem jabłko i strzelałem z konia. No, możliwe w sumie, że prawie wszystkim to zrobiłem. Wracamy do tego gościa i pytamy się, i co teraz? Aha. O nie, ja nie mam zbroi. Ej, co się stało z moją zbroją? Byłem pewien, że mam ją na sobie przecież. Oddaj, o nie. Ej, co jest? Ej, gdzie moja zbroja się podziała? A to i była. Przecież na waszych oczach ją zakładałem. Minecraft, ty gra głównie ty. Dobra, zejdę szybko sobie, dam kolejne. Pyk. Tym razem zbroja założona już na pewno. Idziemy do niego po raz kolejny. I uwaga, wow, ale przebiegłem nad tym, o kurcze. Dobiegam więc do niego. I co? Ej, on mi ukradł konia! Ej, to nie tak miało być! To nie tak miało być! Ej, dobra, czy ja go dogonię, jak on ma tego konia? Czy ja mam robić za nim teraz pościg kowbojski? No tak, nie wszystko spoko. Gdyby było, gdybym ja też miał konia, ale tylko on ma. Nie oswoję teraz nowego. Czy on nim wjeżdża do wody? Czy on nim pływa na wodę? Czy konie potrafią pływać? Zostaw mojego konia! Zostaw mojego konia! Co on robi? Czemu tego konia tutaj chce dowieść? Ej, co jest? Przecież ja go zaraz zabiję. Stick? Stick to chyba stop chodziło. I co teraz? Ukradłeś mi diamenty, chciałeś mnie zabić i zabiłeś mojego konia. Czemu zginiemy? Co jest? Czy on ma to TNT? Ej, co jest? Czy on moje TNT zabrał w momencie, kiedy ja je tam przekowałem do wysadzenia, czy co? Zabiłem go, po prostu na hita. No i nie wiem, jakby wiecie co, dzisiejszy troll troszeczkę przysprawił mi problemów z racjonalnym myśleniem, bo nie do końca wiem teraz, co się dzisiaj działo dokładnie. Ale wiem jedno, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie niedługo na kanale, bo prawdopodobnie już jutro, o 15:00. Więc bawcie się dobrze i cześć!